Jeden kawałek technologii, żeby zarządzać wszystkimi multimediami w obrębie naszego telewizora. Tak w skrócie wyobrażam sobie Nvidia Shield TV, która być może nie jest w naszym kraju elementem pierwszego wyboru zaraz po zakupie dużego ekranu, ale kto posiada to urządzenie, ten wie, jakie są jego zalety. Android TV, aplikacje, gry, to wszystko właśnie w obrębie jednego urządzenia i na naszym telewizorze. A jak to wygląda z najnowszymi Shieldami? Dokładnie, Shieldami, bo dostaliśmy dwie opcje w 2019 roku. O tym przekonamy się za chwilę. Zapraszam do oglądania. Przecieki potwierdziły się. To akurat jest pewne. Nvidia wprowadziła na rynek zupełnie nową odsłonę ich urządzenia, które pozostaje w moim odczuciu prawdziwym kombajnem, mającym zadowolić tak graczy, jak i osoby, które w formie relaksu chcą zakosztować trochę innego wymiaru korzystania z telewizji. Dobrze wykorzystany Shield może bowiem stać się naprawdę świetnym centrum multimedialnym i chyba to jest w nim najlepsze. Ale dlaczego dostaliśmy aż dwa Shieldy? Kwestia ceny i oczywiście zaoferowanych podzespołów. A skoro już mówimy o cenie w momencie nagrywania tego materiału, no cóż, nie jestem pewny, jak one będą się kształtowały, ale podobno ma być to 749 zł za rurkę, no i 999 zł za Pro, czyli jakieś 200 parę złotych różnicy. A jak one przekładają się na sprzęt? Ano tak, oto wersja Pro i zwyczajna obok siebie. Większe i droższe pudełko zawiera klasyczną, znaną już z poprzednich modeli bryłę wraz z odmienionym pilotem. Pod głównymi elementami znajduje się także zbiór papierologii, zasilacz i dwie końcówki dopasowane do różnych gniazdek. Jest estetycznie ładnie, chociaż jak mam być szczepialski, to mój świeżo rozpakowany prosiak, że tak powiem, miał na błyszczącej powierzchni jedną ryskę na starcie. Wszystkich jednak interesuje chyba znacznie bardziej rurka, klej w sztyfcie albo rękojeść do miecza świetlnego. Kształt w każdym razie bardzo kontrowersyjny i tak jak w poprzednim modelu, obok zwykłego Shielda widnieje identyczny pilot, głębiej instrukcja obsługi oraz kabel zasilający. To wszystko. No a skoro już wszystko rozpakowane, to mogę trochę pogrymasić. A, Shield Pro to konstrukcja co prawda ładna, ale błyszczący plastik rzeczywiście po jakimś czasie może, a nawet zdecydowanie będzie, zbierał coraz więcej rysek. Jest zatem solidnie, elegancko i aż miło się na tą bryłę patrzy, ale w momencie, gdy jest ona nowa i lśni. Z kolei cylinder, no cóż, tutaj zamysł był taki, żeby Shield TV pozostał przedłużeniem kabli i chował się gdzieś tam z dala od naszych oczu, spełniając w ukryciu swoją funkcję. Niemniej mamy wyrzuty sumienia, wrzucając go za szafkę wraz z plątaniną innych przewodów i pod tym względem wersja Pro jest w moim odczuciu znacznie bardziej praktyczna. Swoją drogą tak cylindryczny maluch, jak i ta mocniejsza tarcza są cały czas wyraźnie ciepłe podczas podłączenia, no i użytkowania. Oczywiście poza wyglądem różnic jest więcej. 2 GB RAM-u, 3 GB RAM-u, 8 GB pamięci wbudowanej, 16 GB pamięci wbudowanej, czytnik kart microSD, 2 porty USB 3.0 z tyłu, brak czytnika. Natomiast jeżeli już mówimy o cechach wspólnych, obie konsole, no niestety, ale palcują się jak diabli, a poza tym wewnątrz znajduje się ten sam procesor, Tegra X1+, który ma być 25% wydajniejszy od poprzednika. A po co tutaj taka moc? No właśnie. Odpowiedź wydaje się być tutaj poniekąd oczywista. Nvidia Shield obrała sobie za cel bycie jeszcze lepszym narzędziem niż to chwalone poprzednio do konsumpcji treści multimedialnych. 4K, HDR, Dolby Vision, AI Upscaling. To ostatnie jest w moim odczuciu najciekawsze, bo umożliwia skalowanie obrazu z Full HD do 4K w czasie rzeczywistym. Efekty są widoczne gołym okiem, to od razu mówię i mam nadzieję, że kamera również to uchwyci. Jeżeli macie w ogóle ekrany 4K, które do tej pory nudziły się z wyświetlaniem obrazka w Full HD, to realnie jest to opcja, którą uznałbym za kluczową w nowym Shieldzie. Netflix czy YouTube potrafią bowiem zyskać na uroku, a jeżeli nie jesteśmy przekonani co do różnicy, to można również pokusić się o tryb demonstracyjny celem bezpośredniego porównania, ponieważ można to wykonać. Pozostaje też Dolby Atmos, zmiana dźwięku stereo w 5.1 i to wszystko tyczy się tak mniejszego, jak i większego produktu. Kombajn do treści multimedialnych, podkreślę ponownie, a przecież nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, bo Shield to także poniekąd konsola do rozgrywki.
I tutaj wkraczam w obszar, który dla mnie jest no niewątpliwą zaletą Shielda. Parujemy go z kontrolerem wykorzystującym technologię Bluetooth, no i jazda, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby do większego Shielda podpiąć również myszkę i klawiaturę, a później korzystać z całego dobrodziejstwa niczym niewielkiego komputera zespolonego z naszym telewizorem. Opcji jest kilka, albo zadowolimy się aplikacjami, w które można zagrać na pilocie i które mogą posłużyć za zapchaj gierki na każdą chwilę. I to jest pierwsza opcja. Druga to oczywiście streaming gier, które są odpalone na naszym komputerze, no i nadawane na ekran telewizora poprzez sieć. Oprócz tego pozostaje jeszcze jedna i chyba najważniejsza rzecz, czyli GeForce Now. Niestety ta funkcja jest na tyle popularna, że nadal trzeba czekać, aby zostać wrzuconym na listę uczestników. Niemniej, jeżeli już wedrzemy się po dostęp, to możemy grać w gry odpalone gdzieś w chmurze, podczas gdy my cieszymy się doskonałą jakością obrazu, więc w zasadzie ciężko narzekać. Chociaż tutaj też trzeba podkreślić jedno. Oczywiście tak gry strumieniowane z naszego komputera, jak i z serwerów wymagają dobrego łącza, więc bez niego możliwość grania w najciekawsze pozycje może okazać się trudna do zrealizowania. Niemniej pozostajemy z grami na Androida, a tych, kurczę, przecież jest też sporo i to coraz ciekawszych. Jest tylko jedna rzecz, która mi się nie podoba właśnie z tej perspektywy gamingowej, mianowicie fakt, że wersja Pro chociażby nie zawiera w zestawie kontrolera, a ten musimy kupić sobie oddzielnie, o ile nie mamy żadnego kompatybilnego pod ręką. Swoją drogą mówię o tych wszystkich ulepszeniach, a pominąłem pilota, który też przeszedł sporą metamorfozę. Przede wszystkim jest większy, dzięki czemu trudniej go zgubić, no i świetnie, naprawdę świetnie leży w dłoni. Co do tego nie mam cienia wątpliwości, chociaż magia tkwi znacznie głębiej. Wbudowano mikrofon, który pozwala korzystać z wyszukiwania głosowego. Poza tym po podniesieniu automatycznie zostaje on uruchomiony, przyciski podświetlają się, no i jest również klik dedykowany do Netflixa. Ba, jest jeszcze coś ciekawego, mianowicie gdyby jednak nam się zgubił, to jest opcja wyszukiwania, wówczas uruchamia się taki specyficzny dźwięk, stosunkowo głośny, więc da się faktycznie wyszukać pilota gdzieś tam między poduszkami na sofie. Jest jednak rzecz, której zdecydowanie nie mogę wybaczyć, a mianowicie ominięcia przycisku wyciszania. Rozumiem oczywiście, że sam pilot umożliwia nam programowanie wyciszania właśnie w tym miejscu, podobnie jak kilkunastu innych funkcji, ale uważam, że właśnie ta opcja powinna być dedykowana, wyszczególniona w obrębie jakiegoś dodatkowego przycisku, tym bardziej, że tej powierzchni, powiedzmy, pustej jest jeszcze trochę. Natomiast tak to wygląda, no cóż, wydaje mi się, że to jest jeden z tych minusów, który w obrębie pilota, który tak czy inaczej jest dosyć fajny, się pojawił. Przechodząc jednak do podsumowania, oczywiście tak, Nvidia Shield, jak i Nvidia Shield Pro wciąż pozostają urządzeniami bardzo mocnymi, poniekąd bezkompromisowymi, jako takie centrum multimedialne w obrębie naszego telewizora. Mamy skalowanie rozdzielczości, mamy 4K HDR, mamy również sporo aplikacji dostępnych, fajnie zaprojektowanego pilota, który w tym momencie jest rzeczywiście użyteczny i wydaje się być bardziej praktyczny, chociaż tego właśnie jednego przycisku wyciszania trochę mi brakuje. No i jeszcze dochodzi do tego dostęp do biblioteki gier. Przede wszystkim mówię tutaj o GeForce Now, który jest naprawdę świetną usługą. Oprócz tego dostajemy również strumieniowanie gier z naszego komputera, co też jest przyjemną opcją, szczególnie jeżeli nie chce Wam się cały czas siedzieć przy biurku. No i jeszcze gry na Androida. Także pod względem właśnie tych usług wydaje mi się, że Shieldy wciąż są zdecydowanie na topie pod względem gamingowym, czysto gamingowym. Niemniej też trzeba zaznaczyć, że taka opcja była dostępna także w poprzednim modelu. No i teraz mając to wszystko w głowie, trzeba zadać sobie pytanie, czy warto w tym momencie kupować najnowszego Shielda oferowanego w roku 2019? Tak, jeżeli do tej pory nie mieliście takiego urządzenia, a chcecie solidnego rozwiązania Android TV obok waszego telewizora. Również tak, jeżeli interesuje Was wyższa moc, no i oczywiście rozwiązania, które zostały tutaj zaimplementowane. No ale jeżeli nie kręci Was skalowanie obrazu, 4K HDR i inne różnego rodzaju opcje, które zostały zaimplementowane w najnowszych urządzeniach, to wówczas możecie zdecydować się spokojnie na starszą wersję. Owszem, troszkę gorszy procesor, słabszy pilot, ale jednocześnie otrzymujecie pada, no i wciąż możecie cieszyć się usługami, a to moim zdaniem ten kluczowy element, który sprawia, że Nvidia Shield jest faktycznie fantastycznym urządzeniem, które warto brać pod uwagę właśnie jako opcję pod nasz telewizor. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się ogólnie na urządzenie Nvidia Shield oraz na tą najnowszą propozycję, która została właśnie wypuszczona do sprzedaży. Czekam na Wasze opinie. Poza tym nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał, no i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi naszymi odcinkami. Do usłyszenia. Cześć!